Dorota Łosiewicz, to jest Dzień ze studiem w Polsce.pl. Witam Państwa bardzo serdecznie. Przypominam tylko, że możecie Państwo nas oglądać na cyfrowym Polsacie, kanał 196. I już czym prędzej zaglądam do gazet, proszę Państwa. A zacznę dzisiaj od Gazety Wyborczej. I oczywiście w większości gazet wizyta kanclerz Merkel w Warszawie zajmuje znaczące miejsce, wszędzie na jedynkach. Ale w Gazecie Wyborczej, ponieważ Gazeta Wyborcza zauważyła to, że kanclerz Angela Merkel zauważyła, że Polska jednak przyjmuje uchodźców i imigrantów, tylko trochę innych uchodźców i imigrantów z trochę innego kręgu kulturowego. I to jest ważne, dlatego że być może to jest początek do porozumienia, jeśli chodzi o kwestie imigracyjne. Merkel sprawdza Warszawę, tak twierdzi Gazeta Wyborcza. Kanclerz Niemiec Angela Merkel przyjechała wczoraj do Polski, bo chce wiedzieć, czy Warszawa będzie z nią współpracować na arenie europejskiej. A może przyjechała po prostu dlatego, że Warszawa to ważny partner. Przypomnijmy, że pierwsza podróż była do Francji, druga to Polska i Warszawa, więc kanclerz Merkel odwiedza po prostu najważniejszych partnerów Niemiec. Merkel niespodziewanie pochwaliła Polaków za przyjmowanie uchodźców z Azji Centralnej i Wschodniej. Jednocześnie dodała jednak, że inaczej Polacy i Niemcy postrzegają Ukraińców. Warszawa jako uchodźców, Berlin zaś jako czasowych imigrantów. Morawiecki zapowiedział, że chciałby, aby w przypadku przyjmowania migrantów i uchodźców uszanować elementy związane z suwerennością każdego państwa i tego, kogo przyjmować, a kogo nie. I to jest bardzo ważny aspekt tej sprawy, że jednak polityka imigracyjna to jest kwestia polityki wewnętrznej każdego państwa. Dziennik Gazeta Prawna. Program 500+ zniechęcił do pracy co 3000 kobiet, twierdzi Dziennik Gazeta Prawna. Zresztą jest to też temat z Gazety Wyborczej. Patrzymy, o co chodzi. Tyle państw zrezygnowało z aktywności zawodowej od momentu, w którym rząd uruchomił wypłatę dodatków na dzieci. Wynika z najnowszego raportu Instytutu Badań Strukturalnych. Jego autorzy określili tę liczbę, porównując zachowania kobiet bezdzietnych i matek na rynku pracy. Wykorzystali do tego dane z badań aktywności ekonomicznej ludności publikowane przez GUS. Sprawdzany był okres od połowy 2016 roku, wtedy rozpoczęto wypłaty, do końca pierwszego półrocza 2017 roku. Ogólny wniosek: najczęściej z pracy odchodziły lub przestawały jej szukać gorzej wykształcone kobiety z małych miast. Analizy dowodzą również, że w pierwszych miesiącach działania programu z rynku zniknęły głównie kobiety żyjące w związkach. W 2017 roku zaczęły dołączać do nich samotne matki. Ja oczywiście jestem ciekawa stanowiska Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, ale wyobrażam sobie taką sytuację, że często panie, które wykonywały najniżej opłacaną pracę, że im po prostu opłaca się być z dziećmi w domu, wolą, wybierają swoją rodzinę, wybierają wychowanie dzieci zamiast pracy, skoro mogą mniej więcej te same pieniądze uzyskać, będąc z dziećmi w domu. To jest dość naturalne i nie widziałabym, nie dopatrywałabym się tutaj jakiegoś skandalu. Jedno zamówienie zamiast tysięcy. KBW zmienia zdanie w sprawie kamer na wybory, to także Dziennik Gazeta Prawna. Decyzję w tej sprawie podjęła nowa szefowa tej instytucji, Magdalena Pietrzak, przy wsparciu Państwowej Komisji Wyborczej. KBW pomaga technicznie organizować wybory i referenda PKW. Jest to więc równoznaczne z przyjęciem zupełnie innej filozofii działania niż to, za czym obstawiała jej poprzedniczka na tym stanowisku, Beata Tokaj. Jej dążenie było bowiem takie, by KBW nie rozpisywała jednego ogromnego zamówienia publicznego, tylko by obowiązek ten scedować na gminy i zapewnić im środki na niezbędne wydatki. Nowe kierownictwo KBW wyszło jednak z założenia, że takie rozproszone zakupy kamer mogłyby zagrozić bezpieczeństwu związanemu z zapewnieniem transmisji internetowej z lokali wyborczych w sytuacji, gdyby każda gmina kupiła sprzęt wedle własnego uznania. Potem pojawiłyby się problemy, na przykład z serwisowaniem i utrzymywaniem kupionych urządzeń, czyli jedno zamówienie zamiast tysięcy. KBW zmienia zdanie w sprawie kamer na wybory. I co jeszcze, proszę Państwa, jeszcze rzucam okiem do tabloidów. Fakt, kto wygrał w Rosji, jak zwykle Putin, odpowiada Fakt. To było pewne, Władimir Putin znów został prezydentem Rosji, uzyskał rekordowe poparcie, ponad 76%.
procent głosów. Nic dziwnego, że nie przejmuje się oskarżeniami o trucie byłego rosyjskiego szpiega i śmieje się w twarz przywódcom większości zachodnich państw, odrzucając wszelkie zarzuty pod swoim adresem. Dzisiaj pan prezydent Duda zapowiedział, że nie wybierze się do Rosji na mundial. I jeszcze, proszę państwa, finał takiej szokującej sprawy, która emocje, szczególnie w internecie, państwa pobudzała. Oprawcy FIO grożą 3 lata. Chodzi o mężczyznę, który skatował psa, wybił psu zęby, połamał nogi, żebra, miednicę, uszkodził kręgosłup. Piesek FIO już nie będzie w pełni sprawny. FIO przeszedł kilka zabiegów, które uratowały mu życie, ale prawdopodobnie nigdy nie będzie chodził. Nie odpuścimy, będziemy wnosić o maksymalny wymiar kary, mówi Katarzyna Topczewska, prawnik reprezentujący fundację Judyta, która uratowała od śmierci skatowanego szczeniaka FIO, a teraz jest jego właścicielem. Ta determinacja oznacza, że oprawca pieska Bartosz D. może wylądować za kratami na 3 lata. Wczoraj usłyszał prokuratorskie zarzuty i oby tak się stało, bo sprawa jest naprawdę szokująca. Przypomnijmy, że jeszcze wszystko działo się w obecności dziecka pana Bartosza, więc o ile oczywiście dobrze pamiętam tę sprawę, mam nadzieję, że pan Bartosz skończy w więzieniu. I na tym, proszę państwa, na tej szokującej sprawie kończymy przegląd prasy. Ja już państwa zapraszam na kolejny punkt naszego programu, czyli rozmowa z Wojciechem Biedroniem. Zajrzymy na portal wpolityce.pl, zobaczymy, co takiego ciekawego dzisiaj będzie na portalu, co będzie państwa pobudzało do komentowania, klikania. Zapraszam na tę rozmowę za chwilkę. W tej chwili dziękuję, do zobaczenia.